Patrząc na to, co dzieje się dziś w mediach społecznościowych, na polskich ulicach, w naszych rozmowach, mam wrażenie, że po raz pierwszy od 30 lat to nie ludzie idą za politykami, tylko politycy za ludźmi. Po raz pierwszy od 30 lat suweren naprawdę przemówił i naprawdę pojawiła się ta demokracja, której wielu polityków panicznie się bało, oczywiście publicznie wyznając jej miłość. Ludzie na ulicach, obywatele pokazują dziś czerwoną kartkę tej władzy, ale żółtą kartkę tak naprawdę całej klasie politycznej, a ona próbuje w jakiś sposób się w tym odnaleźć, zapisać się po jednej albo po drugiej stronie, w jakiś sposób podłączyć się pod tę ludzką energię. I oczywiście, że te protesty nie skończą się uchwaleniem jakiegoś prawa, choćby dotyczącego aborcji, co do którego wszyscy się zgodzimy, bo protestujący mają w tej sprawie czasami skrajnie różne zdania, ale zgadzają się co do tego, że mają dość traktowania ich w sposób przedmiotowy, dość dłubania palcem w ich sumieniach i to jest poważna lekcja, z której wnioski powinien wyciągnąć dzisiaj każdy, kto chce polityką się zajmować. Dzisiaj miejsce polityków jest z ludźmi, a nie nad ludźmi albo obok nich. Druga kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, to oczywiście klęska pandemii, która wielu pozbawia życia i zdrowia, nadziei, choćby związanych z sensownie prowadzoną edukacją, ale też choćby pracy, pieniędzy, firm. Dzisiaj premier mówił o tym, jak wspaniałe wsparcie rząd szykuje dla polskich przedsiębiorców. Poprzednia tarcza antykryzysowa to około 150 miliardów, teraz jest mowa o około 2 miliardach, o założeniach, że to wszystko się wyprostuje w okolicach listopada lub grudnia, to oczywiste mrzonki, a tor przeszkód, który się teraz szykuje przedsiębiorcom, jest po prostu porażający. Oczywiście to wszystko premier Morawiecki podaje w swoim ulubionym sosie samozadowolenia, samozachwytu, porównywania nas z innymi i mówienia, jak to wspaniale radzimy sobie ze wszystkimi problemami, które nas dotykają, jak genialny mamy rząd, wymiotować się już od tego, panie premierze, chcę. Weźcie wy się wreszcie do roboty, a nie zajmijcie politycznym autoerotyzmem.